Warszawa z miliona liczy sobie 160 tylko tysięcy mieszkańców. No, widziałem. Ponad pięciokrotnie mniej niż przed wojną. Już nie widzę. Trwa powolny proces odbudowy Warszawy, który możecie sobie teraz już, mamy XXI wiek, 70 lat po wojnie, i możecie, także nie musimy już pauzować. Popatrzcie na tą panoramę, na ciekawe, futurystyczne wieżowce. Miały powstać dwie wieże, no nie powstały jakoś. Widać wieżowce. Ale czekaj, my na Stadion Narodowy jedziemy. Aha, jedziemy. Na Narodowy, ja? No, będziemy mogli tego usiąść na miejsce gdzieś. Ci Ferrari! Serio! Maciek, serio! Brawo. Maciek, serio, było Ferrari. Ferrari było teraz Maciek przed chwilą. Po! Centrum! Jo! A tam jest centrum. Patrz, tam jest muzeum. Centrum. Matko Boska. Pierwszy raz takie. Wow. W tym hotelu byśmy mogli mieszkać. Co do mojego mora, to. Co to jest? To za chwilę będziemy wysiadali. Jeszcze raz Państwa młodzieży bardzo proszę, ale to po 10 lat temu. I wyobraźcie sobie jedną rzecz, że to muzeum między innymi upamiętnia Waszych rówieśników. Waszych rówieśników. Teraz niech się każdy z Was zastanowi, czy jest dziewczyną, czy jest chłopakiem, czy byłby w stanie teraz iść i walczyć o swoje miasto i oddać życie. No, ja bym dał radę. Ja też. A ci ginęli, obojętnie czy w słusznej sprawie, czy mniej słusznej, ale jednak to fakt. I to muzeum Wam to dobitnie uświadomi, jeżeli choć ciut uwagi, że tak powiem, poświęcicie tej ekspozycji, którą będziecie zwiedzali. Aby troszkę, żebyście się skupili nad tym, co tam jest. A potem się spotkamy z przewodnikiem i bardzo proszę, żeby tych przewodników uszanować. Być może, że przewodnicy troszkę inaczej będą o Warszawie opowiadali, niż ja w tym malutkim skrócie do Was tutaj, bo oni oczywiście są w Warszawie zakochani i twierdzą, że to było i jest najważniejsze miasto w Polsce. No proszę Was, żebyście, bo to jest... LOL. Nawet będziecie przechodzili przez takie tunele, tak jak ci powstańcy, kanały będą pokazane, różne pamiątki, broń, listy, ekspozycje stałe, także naprawdę... Nie potraktujcie tego muzeum nie tylko jako obowiązkowy punkt zwiedzania, tylko jako naprawdę wielką ciekawostkę. Glowo idzie. Glowo! Ej, Glowo, Maciek, tutaj Glowo tam jest! Glowo! Ej, mówili w tej reklamie, że Glowo nie, to patrz tam, co tam idzie, Glowo. Gdzie Glowo dostarczy ci migiem jedzenia, patrz, jak on wolno idzie. Na luzaku. Jeszcze stoi w miejscu. Na piwnica. Hopi. To jest. Jolo. Nie ma tutaj go. Klasy ósme. Czy mnie słychać dobrze? Tak! Słuchajcie, jesteśmy chwilę, moment przed wejściem do Muzeum Powstania Warszawskiego. Przed Wami tak naprawdę lekcje na temat... Bartek! Wsparciu przewodników. Tam, na wieżowcu. Indywidualne. Mam nadzieję, że zapamiętacie jak najwięcej i obejrzycie jak najwięcej. Ponieważ ja zaplanowałam, że to Wy będziecie później prowadzić lekcje na temat powstania Warszawy. I sobie taki youtuberzy czwarta fala, tam film nagrywali. Potrzeba i wtedy wiadomo, że się nie...